potężny pożar w Kluczborku. NTO nagrodziła zasłużonych Opolan. Specjaliści chcą wykreślić zadania domowe ze szkół. Nowa Trybuna Opolska wręczyła złote spinki oraz statuetki w plebiscycie Człowiek Roku. Prestiżowe nagrody trafiły do rąk zasłużonych mieszkańców Opolszczyzny. Laureatów plebiscytu Człowiek Roku czytelnicy wybrali w powiatach i mieście Opolu. W kategorii działalność społeczna tytuł otrzymał Leszek Kois, dowódca opolskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. W kategorii kultura nagrodzeni zostali Ryszard i Angela Szewczykowie z Kadłuba, autorzy tekstów o Gwarze Śląskiej. W kategorii samorządność i społeczność lokalna zwyciężył Patryk Jaki, pochodzący z Opola wiceminister sprawiedliwości. Mimo że jesteśmy małym regionem, to składa się z wielu fantastycznych indywidualności. W kategorii biznes Bożena Magiera, prezes z sieci rezydencji dla seniorów Złote Borki. Podczas gali wręczone zostały także złote spinki. O ich przyznaniu zdecydowała kapituła. Są to wybitne postaci z regionu, z rozmaitych dziedzin. Natomiast Człowiek Roku to jest taka typowa nagroda publiczności, tak? Czyli naszych czytelników i internautów. W kategorii kultura i nauka spinkę otrzymała profesor Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor Uniwersytetu Opolskiego. Za postawę społeczną kapituła nagrodziła Grzegorza Haliczyna, studenta, który stanął w obronie bitych obywateli Ukrainy. W kategorii samorządność Piotr Pośpiech, starosta kluczborski, a w kategorii biznes Józef Izydorczyk, nestor opolskich cukierników. Kapituła przyznała także specjalną diamentową spinkę dla księdza biskupa Andrzeja Czai, który podjął się niezwykle trudnych mediacji w sporze o duże Opole. Dziwne czasy, dobre czasy, że nagradzają za wypełnienie obowiązku. Galę zorganizowano w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. 3,5 miliona złotych to bilans strat po jednym z największych pożarów, do jakich doszło w ostatnim czasie w regionie. W Kluczborku zapaliły się magazyny, w których przechowywano towary z Azji. Ogień gasiło 118 strażaków. Zapalił się jeden z czterech magazynów o powierzchni prawie 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Obiekt niemal w całości był wyładowany meblami, akcesoriami dla domu i tworzywami sztucznymi. Choć straty są ogromne, to strażakom udało się uratować część pozostałych budynków o wartości ponad 2 milionów złotych. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To wyjaśnia policja. Miasto Opole dopłaci blisko 500 000 złotych do przebudowy ulicy Niemodlińskiej. Koszty się zwiększyły, bo firma Skanska musiała wykonać dodatkowe prace związane m.in. z przełożeniem podziemnych sieci. Co ciekawe, z drugiej strony firmie grożą kary umowne ze względu na opóźnienia w prowadzeniu prac. Cały kontrakt wart jest blisko 15 milionów złotych. Coraz mniej czasu pozostało na rozliczenie się z fiskusem. Termin upływa z końcem kwietnia. Urzędy skarbowe zachęcają podatników do składania zeznań drogą elektroniczną. Można to zrobić w domu lub w siedzibach urzędów, gdzie pojawiły się stanowiska komputerowe. Szczegółowe informacje, jak rozliczyć taki podatek, można znaleźć w sieci. Szkoła bez zadań domowych i karania uczniów za popełnione błędy. Aż 98% polskich nauczycieli nie wyobraża sobie funkcjonowania oświaty w takim kształcie. Tymczasem to najlepszy sposób na edukację, przekonywano na konferencji w Opolu. To jeden z kilku wniosków, jakie wyciągnęli uczestnicy Forum Nowej Edukacji, które zorganizowała europosłanka Danuta Jazłowiecka. Wzięli w niej udział opolscy nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy przyjrzeli się funkcjonowaniu oświaty w Finlandii, gdzie uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce. Badania mówią, że w tym początkowym etapie edukacji praca domowa obowiązkowa nie przynosi żadnych efektów. Specjaliści od edukacji na Zachodzie wyliczyli, że dziecko w podstawówce z pożytkiem może spędzić nad zadaniem domowym zaledwie 20 minut. Tymczasem w Polsce spędzają czasem nawet kilka godzin. Na zakończenie chcieliśmy pokazać Państwu małpę, która uciekła z letniego wybiegu w opolskim zoo. Niesforna małpa zadomowiła się na wyspie Bolko, gdzie skakała po drzewach. Na szczęście udało się ją schwytać i bezpiecznie przetransportować z powrotem do zoo. To wszystko na dziś. Do widzenia.